Aleksandra Barcikowska, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Światopodgląd. Cały czas jesteśmy w Mongolii, bo przecież dopiero rozpoczęliśmy naszą podróż przez ten kraj. Kraj ogromny, 5 razy większy od Polski, jak nie nawet więcej niż 5 razy, ale za to ludności ma zdecydowanie mniej, ale to, że mieszka tam mniej ludzi, to nie znaczy, że ma mniej historii, bo historię ma ogromną i bardzo bogatą i ten koloryt życia też jest na pewno bardzo ciekawy, więc naszym przewodnikiem będzie Robert Nawrocki, który miał to szczęście, żeby być w Mongolii, spotkać się z mieszkańcami i móc to wszystko obserwować, a teraz będzie nam o tym opowiadał. Dzień dobry, Robercie. Witam. I zaczynamy od stolicy, bo kraj oczywiście to stepy, ogromne przestrzenie, ale stolica musi być. Jest to Ulaanbaatar. No jest to Ulaanbaatar. No wygląda ciekawie, bardzo nowocześnie i bardzo kontrastowo, bo wiesz, jeśli zaczynasz peregrynację po Mongolii od stolicy, no to stolica jak stolica, duża, budynki i tak. Podobno dużo smogu tam jest. To swoją drogą, kopciuchy, ale gdyby zaczynać podróż przez jurty, przez te stepy, to raptem ta stolica jest takim obcym ciałem, bo zupełnie nie pasuje do reszty kraju. Zresztą to jest dosyć typowe dla krajów rozwijających się, że stolica jest odrębnym jakby organizmem, nie pasującym do reszty i gromadzącym większość ludności, bo ponad 40% ludności Mongolii mieszka w mieście Ulaanbaatar. Przypomnijmy, Mongolia 3,4 miliona, tak, teraz nie wiem, pewnie oni robią co mogą, żeby, ale w każdym razie no, powyżej 3 milionów. Cała Mongolia. Na obszarze gigantycznym, z czego i tak prawie połowę zasała stolica. Czy jakieś 1,5 miliona mieszka w stolicy? Zupełnie nowe miasto, tak? Tam nie ma czegoś starówki, nie ma jakichś, tak jak w Europie, kamienic. 17, 18, nie ma nic, po prostu widać, wybudowane zostało takie w zasadzie socrealistyczne, w stylu takim właśnie późnego bolszewickiego Chruszczowa chyba, ale jest to zadbane. Można pomylić to z miastem rosyjskim, powiedzmy, bo troszkę architektura jest podobna. Zresztą podejrzewam, że większość architektów to i tak była rosyjska albo mongolscy kształcący się w Rosji, bo to związek przez kilkadziesiąt lat był bardzo ścisły. Dużo drapaczy chmur. Drapaczy jest co, może jakby tak, nie ma czegoś takiego, że właśnie jakaś centrum drapaczy chmur, ona dosyć jednorodna pod względem wysokościowym jest, ale niekoniecznie wysoka. No jest parę wieżowców, ale to nie ma ani amerykańskiego charakteru, ani naszej Warszawy. No, na zdjęciach będzie widać. Troszkę to wygląda inaczej, aczkolwiek trzeba przyznać, wygląda to nowocześnie, zadbanie. Właśnie poprzez to, że miasto jest nowe, to tam nie ma jakby tych faz rozwojowych, czyli wygląda bardzo jednorodnie, położone bardzo ciekawie, bo też w stepie, czyli jak wejdziesz na jakiś na jeden z wyższych budynków, co dane mi było, bo jak gdzieś tam wyprosiłem takie, wiesz, chciałem porobić zdjęcia z panoramy i nie było jak to tam wyprosiłem, żeby mi gdzieś na dach nawet wypuścili, co niechętnie czynili ze względów bezpieczeństwa, powiedzmy. No ale udało mi się i widać, że otoczone jest równiną, tak, znaczy równiną, wzgórzami, ale bezleśnymi wzgórzami. Czyli masz step, step, step i raptem no, eksplozja urbanistyki. To teraz przejdźmy do budynku parlamentu, no bo oczywiście parlament budynek potężny, przysadzisty budynek parlamentu, w końcu duży kraj, jest duży parlament, też taki socrealistyczny. Właśnie tego typu budownictwo może zobaczyć między innymi w byłych republikach postsowieckich, typu tam właśnie Tadżykistan, Azerbejdżan, Kirgistan, bo to w zasadzie tak jakby ta jedna sfera ruskiego miru była. Więc parlament jak najbardziej, w końcu mamy do czynienia z republiką, państwem niepodległym, do tego kapitalistycznym, do tego nawet tak kapitalistycznym i tak odżegnywującym się od miłości z Rosją, że zrezygnowano z cyrylicy, bo przez okres socjalizmu cyrylica była jakby alfabetem mongolskim. Obok oczywiście tam jest tradycyjnego pisma, ale ono było bardziej liturgiczne niż tam powiedzmy używane oficjalnie i oni przeszli na zapis łaciński. Także tu też się odcięli. No parlament jak parlament, nie będę opowiadał ile tam zgromadzenia, ile tam ludzi przesiada. W każdym razie jak zważywszy na liczbę ludności, to budynek jest wielokroć większy od naszego Sejmu.
A zważywszy na to, że w tym kraju żyje wielokroć więcej owiec i kóz niż ludzi, no to tym bardziej taki troszkę budynek na wyrost. No ale okej, chcieli to mają. Oczywiście, jest jedna stolica, to jest wielki parlament. To teraz powiedzmy o tym zderzeniu nowoczesności. I to jest najciekawsze, słuchaj, bo to jest typowe dla krajów właśnie, jak już mówiłem, rozwijających się, że stolica zasysa, nie ma równowagi. Wszystko co najlepsze to jest stolica, czy praca, fabryki, uniwersytety, tym samym prowincja coraz bardziej się zubaża. Ktoś, kto już ma dosyć, nie wiem, pędzania kóz, owiec czy wielbłądów, a stolica przyciąga i uniwersytety, i możliwości zarobkowe, no i teraz co ma zrobić? No nie każdego stać na dom. Od razu, tak, albo na mieszkanie. Więc co robi? No co robi społeczeństwo, które żyje w jurtach? Sprowadza się do stolicy z jurtą. Z dobrym inwentarzem. I to jest absolutny rekord świata, słuchaj, bo dojeżdżasz do stolicy, to stolica, tak jak, nie wiem, są slumsy czy w krajach trzeciego świata, czyli wjeżdżając do jakiegoś dużego fawele, to zaczynają się tak biednie, potem bogaci, tak. No i potem masz właściwe miasto. To w zasadzie jest to powtórka, nie powtórka, tylko jakby odbicie, że mamy jurty. Nie wygląda to tak przygnębiająco, no bo slumsy są slumsami. Nie ma siły, żeby slums wyglądał elegancko, skoro nawet to jest tak... Nawet w Rio, jak się je pomaluje, to i tak zawsze będą slumsy. To jest slums, tak? Wesoły to nie jest. Natomiast jurta wygląda identycznie jak tam w stepie, tak? Tylko że jest jurta. Czasami te jurty aż wciskają się do centrum miasta, no więc masz wieżowiec, jurta. Nie? Zupełnie schizofrenia taka troszkę. I wielbłąd też gdzieś tam? Wielbłądy też widziałam. Z tym, że może nie w samym centrum, ale no oni, wiesz, sprzedają część stada, no bo muszą jakby... Nie ma możliwości wypasu codziennego Oczywiście. Ze stolicy. No tak. Ale czasami z przyzwyczajenia, czy z tradycji, czy z powodów jakichś tam ceremonii, no to trochę zwierząt chcą mieć, tak? Jakieś mleko, czy tak dalej. No więc to w stolicy ci kozy meczą, owce beczą, czy odwrotnie. Wielbłąda czasami coś zobaczysz, tak? Więc wygląda to abstrakcyjnie, unikatowo. Czegoś takiego jurta i samochód obok. Jurta i samochód obok, tak. To teraz przejdźmy do godła, Sojombol. Tak, no wrócono do godła, tradycyjnego godła plemion mongolskich. Zresztą do tego jeszcze wrócimy, bo będziemy mówić jeszcze o Chingischanie, bo o nim trudno nie mówić. No, tak. No i mamy Sojombol, który również i na parlamencie, również czasami na tablicach rejestracyjnych, czyli ich święty symbol złożony z wielu poszczególnych symboli, które tam reprezentują, sięgając i do szamanizmu, i do religii buddyjskiej, no bo to jest kraj buddyjski tradycyjnie, z charakteru lamaistycznego, ale zaraz do tego dojdziemy. Sojombol to jest nazwa tego godła, tak? Tak, który składa się z wielu elementów, którego tutaj nie będziemy rozdrabniać na czynniki pierwsze. No w każdym razie wygląda skomplikowanie, bo nie jest jednorodny, tylko mówię poskładany jak klocki Lego z paru innych symboli. To teraz o tym godle, które było, którego się mongolowie pozbyli. No tak jest, oczywiście oni nie walczyli z tym, czyli sierpy i młoty zobaczysz w wielu miejscach. W końcu to był, jak kiedyś to dumnie mówili, drugi kraj socjalistyczny. Bo w latach 20. najpierw Rosja, tak? No a potem Mongolia, co spowodowało masakrę kulturową, cywilizacyjną. No, nie zakrywano tych elementów. W każdym razie, jak pojedziesz do Mongolii, no to sierpy i młoty tam, gdzie były, to te sierpy i młoty w dalszym ciągu są. Jak jakiś czołg na cokole, no to tak jak u nas za komuny też te czołgi były nieśmiertelne, bo to jakaś ulubiona zabawka bolszewików, to też są. Także mamy stare i nowe pomieszane, ale częściej te soją, bo zobaczysz, jak te sierpy i młoty. Świątynia Gandan też jest w Ulan Bator. No i właśnie do tego sięgamy, bo praktycznie wszystkie świątynie, które zobaczymy i będziemy mieli z nimi do czynienia, to są rekonstrukcje, bo więc w ramach sierpu i młotu nie tylko opuszczono te świątynie, tylko na rozkaz Stalina wyburzono. Tak jak on sobie cerkwie wyburzał, prawda, bo no, jest tylko jeden Bóg. Jak on jest Bogiem, to on, to tutaj to również konkurencji to, nie znosi. Tak, tym bardziej, że no, tam było więcej czasu na wyburzanie, tak, bo 80, no więcej od 22 roku komuna padła, to 80 lat, prawda, 70 lat było czasu, żeby to poburzyć, także większość to jest jakaś rekonstrukcja. Mordowano mnichów, tam był problem z odtworzeniem tej religii, bo tych większość mnichów wymordowano. No, tak. W każdym razie, no, co bolszewizm potrafi, to wiemy, prawda? No ale w każdym razie jest, to jest najważniejsza świątynia nie tylko w stolicy, ale w Mongolii, bowiem buddyzm nie jest jednorodną religią, jest podzielony tak jak każda inna. I w zasadzie buddyzm dzieli się na dwa podstawowe odłamy, czyli Hinayana i Mahayana.
nie wnikając szczególnie, bo nie jest to miejsce ani czas, ale buddyzm mongolski bardzo przypomina tybetański, czyli Dalaj Lamy sobie kojarzymy, tak, prawda? Oczywiście. Właśnie, Gandan Chorten też mamy. Tak, to właśnie Chorteny to są takie pomniki i my inaczej to znamy pod bardziej może powszechną nazwą stupa, czyli taki pomnik buddyjski. Pierwsze stupy powstały na terenie dzisiejszych Indii i w zasadzie to były takie murowane miejsca będące pamiątką, gdzie złożono prochy spalonego Buddy. Tych Chortenów się wiele zobaczy, bo może być Chorten bez świątyni. Po prostu sam pomnik jako w sobie, gdzieś tam ktoś kogoś stać, to jest wielka zasługa dla buddysty. No i powiedzmy, powinny być tam jakieś święte rzeczy tak, w środku Chortenu, ale niekoniecznie. No i masz taki Chorten. I kadzielnica chyba też. Kadzielnica przyszła z Chin i kadzielnica jest po to, nie tylko żeby kadzić, ale również palić nasze prośby do Buddy, czyli można wypisać sobie jakąś prośbę i to w Chinach zobaczymy, bo na południu na przykład takiej tradycji buddyzmu, takiej tradycji nie mówię o południu występowania religii buddyjskiej, ale to jest typowe dla religii chińskiej, bo nie ma świątyni chińskiej, gdzie nie ma kadzielnicy, gdzie się nie pali nie tylko tam, wiesz, świeczek i tak dalej, no możesz palić na przykład fałszywe dolary, bo takimi fałszywymi dolarami można w niebie chińskim tam się posługiwać. Możesz palić samochody, żeby twój krewny czy tam dziadzio mógł sobie jeździć w zaświatach samochodami, albo palić, bo ty chcesz mieć samochód. W każdym razie kadzielnice są, niektóre są gigantyczne z brązu. To przejdźmy jeszcze do drugiej świątyni, Bogdo Gegena. Tak, druga świątynia, która została zrekonstruowana, bardzo mi się ona podobała, piękna rekonstrukcja, wielkie bramy. Bramy są bardzo ważne, bramy służą jakby temu, czemu służy brama i drzwi prawe czy lewe, jak w kabarecie, tylko to jest część ceremoniału, związana również i z duchami. Tam również zobaczymy typowo chiński, gdzie nie zobaczymy gdzieś indziej, nawet w Tybecie nie zobaczymy tej tradycji stawiania takiego murku ze smokami, bo duchy, złe duchy poruszają się tylko w linii prostej. Więc jeżeli postawisz taki parawan murowany, no to duch nie przejdzie. Czyli mamy parawan, za tym parawanem brama jest dla ludzi, ale duch nie przejdzie przez bramę, bo wcześniej jest ten murowany parawan. I zakończmy ten odcinek świątynią Lamy w środku miasta. To jest też bardzo fajnie i ona jest bardzo spektakularna, nie poprzez to, że jest inna, bo świątynia jak świątynia, tak. Znowuż sposób takie chińskie to są pawilony. Zresztą to jest typowo dla tej architektury azjatyckiej tego rejonu, że nie odróżnisz świątyni od pałacu na przykład. Ta architektura jest identyczna, czyli pawilon, drewniany najczęściej pawilon, jak tam mieszka władca czy książę, no to jest pałac, a jak postawisz posąg Buddy, no to masz świątynię, ale ona została tak jak rodzynek, to trochę mi się to kojarzyło z cerkwiami w Moskwie, gdzie masz cerkiew piękną, którą szczęśliwie akurat nie zburzono, a dookoła wieżowce, tak? I taki rodzynek tu, rodzynek tam. I tutaj ta świątynia fajnie tak wmontowana w sam środek miasta i dookoła wieżowce. No ten kontrast taki mi się bardzo spodobał. I on dosyć spektakularny jest. Ja tam specjalnie się właśnie wybrałem, sporo zdjęć zrobiłem, starając się podkreślić właśnie to zderzenie nowego ze starym. I to też jest świątynia zrekonstruowana, ale też w sposób bardzo udany, bardzo kolorowy. Ładnie się razem komponuje, wiążąc stare z tym zupełnie nowoczesnym. Nie ma strefy przejściowej, tak? Znaczy mam świątynię i zaraz od razu XX wiek. Drodzy Państwo, teraz już trochę wiecie na temat Ulan Bator, jedynego miasta w Mongolii, miasta, gdzie tradycja miesza się z nowoczesnością, gdzie są i świątynie, a wokół na przykład są bloki mieszkalne, gdzie mogą być jurty obok samochodów. To wszystko właśnie w tym mieście, które jest stolicą Mongolii. My jeszcze z Mongolii nie wyjeżdżamy. Robert Nawrocki w kolejnym odcinku opowie nam o kolejnych niezwykłościach, które spotkać właśnie można w Mongolii. Bardzo dziękuję, Robercie, za to spotkanie. Państwu też dziękujemy. Do zobaczenia za 2 tygodnie.